mogę spać. Przyjdź do mnie, uspokój moje serce, pozwól zasnąć mi. Dzień dobry Państwu, po raz drugi, jak to się mówi. Teraz rozmawiam z panem Bieśkiem. Dzień dobry. Ha. Dobra, bo czekaj. Dzień dobry Państwu. Co dają? Witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa, pan Krzysztof K. upodobał sobie to mieszkanie, ponastawiał wszystkich, kogo chce i cały czas mnie napiętuje. Proszę Państwa, nie dość, jeszcze napiętują mnie ludzie i jeszcze pan Krzysztof K. i różne rzeczy na mnie wywieszają klopsydry po drzewach, po przystankach, że jestem osobą nieżyjącą. Proszę Państwa, czy ktoś tak logicznie sobie pomyślał w życiu, jakie takie coś można robić, jeżeli tacy ludzie na takie sposoby wchodzą i robią, a gdzie ta sprawiedliwość w Polsce? Gdzie to wszystko jest? Proszę Państwa, osobę zabić to można od raz. Zakatrupić na miejscu, po co to ten zażywa, mordować osoba żyjąca się wypowiada przed Państwem i mówię, że jestem trup nieboszczyk? Proszę Państwa, wiecie co Państwu? To wstyd, hańba i naprawdę, żal naprawdę ściska serce. Bo takie coś robić, to naprawdę trzeba mieć naprawdę nie po kolei w głowie. A pan Krzysztof K., jeśli takie plany ubzdurał sobie i ma się stać się panem świata, i nachodzić moje mieszkanie i on mówi, że mnie zniszczy do reszty, a ja z Białegostoku mam się wyprowadzić, jak ja się nie wyprowadzę, to mnie ludzie białostocianie mnie wyniosą na kopach, tylko że już ja nie będę miał gdzie wrócić, bo będę leżał i wąchał kwiatki od spodu. I proszę Państwa, i pan Krzysztof K., to niech się troszkę, naprawdę, się opanuje i niech trochę przestanie takie sprawy poruszać i nachodzić. Bo jeszcze pan Krzysztof K. nie jest tutaj ani cudotwórcą, ani panem świata, tylko jest po prostu na mnie też śmieciem, taki człowiek. Bo śmieć to dzisiaj by takich spraw nie poruszał. A on widać, te sprawy mu ważne, bo on z tego ma pieniądz, proszę Państwa. I on nagrywa różne rzeczy, ludzi sprowadza i mnie po prostu przegraża. Po prostu, proszę Państwa, to są pogróżki. A za pogróżki... Pobyć ile na mieszkanie wpłacono. A za pogróżki, proszę Państwa, to wiecie, jakie wyroki są. To są wyroki naprawdę surowe. Jeśli osoba mnie się przegraża, to wiecie Państwo, jakie to jest. A za najście na cudzą posesję i na cudze mieszkanie, bez zgody właściciela, nawet policji nie ma prawa ta osoba wejść nawet na klatkę schodową. Jeśli policja wskaże właściciela, że właściciel ma prawo do mnie przyjść, to wtedy. A tak, proszę Państwa, to nie ma nawet taki człowiek, po prostu obywatel wejścia. Proszę Państwa, bo na Zachodzie Państwo wiecie, co się z takimi rzeczami robi. To nie muszę Państwu powtarzać i wyliczać, bo to nie pasuje mnie przed kamerą i się wypowiadać, bo wiecie Państwo, to jest inna sprawa, bo te sprawy są inne. I powiem Państwu tak, że jeżeli tacy ludzie naprawdę chcą mnie zniszczyć, bo to chodzi, proszę Państwa, o moje te mieszkanie, które ja w tym mieszkaniu mieszkam 40 lat, i wpłaciłem ponad 5 milionów tutaj, na tym mieszkanie. I proszę Państwa, i dzisiaj przychodzą ludzie i mam się wynieść z mieszkania, bo mieszkanie zostało sprzedane na licytacji, za długi. Tylko mnie proszę powiedzieć, za co za długi? Proszę Państwa, że ta torba stoi moja z rzeczami osobistymi, które ja się przebieram. Segmenty mam polikwidowane. Tapczany, wszystko, łóżka powywalałem, bo na Państwa administracji się nie podobało. Wszystko zlikwidowane. Szaf, bielizna osobista, wszystko w torbach stoi spakowana. Proszę Państwa, a ludzie, którzy tu mieszkają i mówią, że ja znoszę torby co dzień. Proszę Państwa, torba to nie wszystko, bo torbę ja wywiozę, ale klopsydra rozwieszać, to gdzie to jest? Gdzie to jest powiedziane? Gdzie ten wstyd? Gdzie to w oczy spojrzenie ludziom? Bo ja torbę to wyniosę, ale klopsydrę wieszać i ogłaszać w Białymstoku i na cały świat, proszę Państwa, przez aplikację internetu puszczać, że jestem osobą nieżyjącą, proszę Państwa, czy Państwo się zastanawiacie i macie honor i trochę, jak to się mówi, żalu i smutku, że osoba ta jest pochowana i ciągle jest pochowana?
I proszę państwa, 40 razy przyjeżdżając w zakład pogrzebowy, żeby mnie zniszczyć i zawalić, bo inaczej nie mogą mnie zrobić, mieszkania wziąć, to muszą mnie zniszczyć, bo wtedy już będę prawnym środkiem tak zwanym swoim własnym. Bo już co, papierów nie będzie, mieszkania nie będzie i wtedy jasno wchodzą ludzie, zabierają, bo to je, a mnie nie będzie. I oto walka się toczy, proszę państwa, żeby mnie zniszczyć i po prostu, no, zniszczyć, albo i po prostu życia mnie pozbawić, powiem państwu tak. I tacy ludzie, którzy na mnie się uwzięli i mnie chcą pozbawić życia, to niech, proszę państwa, niech najpierw przeczytają wszystko prawa, kodeksy karne, co za takie coś, co za takie coś grozi, proszę państwa, bo to jest naprawdę świeczka warta życia i śmierci, bo śmierć raz, ale człowiek żyjący i przed państwem się wypowiada jako osoba, jako trup nieboszczyk, proszę państwa, to chyba coś nie na porządku jest codziennym. No proszę państwa, czy państwo myślicie, że osoba jest pochowana już na wieki i już po prostu przez księdza namarszczona, to masz co, z grobu się podnieść, stać i przyjść do mieszkania, powiedzieć, że ja jestem osobą żyjącą? No proszę państwa, to chyba jest coś nie tak. I ci, tacy ludzie, naprawdę, kurwa, naprawdę takimi sprawami się zajmują, proszę państwa. Nie. Dobra, stój. Proszę państwa, naprawdę se wyrzućcie z głowy. I naprawdę. Ja jeszcze raz powtarzam, że jeżeli tacy osoby chcą mnie zlikwidować lub zabić, to proszę państwa, niech pokażę, którzy to chcą mnie zlikwidować, kto za tym stoi i kto kogo wynajmuje. Proszę państwa, a za wynajęcie i wskazanie osoby mnie do zlikwidowania, to państwo wiecie, co to znaczy. Ja nie będę dalej tłumaczył państwu wyroków, bo wyroki to ma sąd, ma prawo, policja u nas, są prawa, kodeksy karne różne są, są paragrafy, są, proszę państwa, a jeśli mnie naprawdę chcą zabić, no to cóż, proszę państwa, życie raz się żyje i ktoś się mówi kozie śmierć, ale jeśli pan Krzysztof K. przyjeżdża do mieszkania i się przegraża, że on mnie zniszczy, że ja mam dostać po zębach, że ja go pomawiam. I jeszcze jedno, powiem państwu, po co ja puścił klopsydrę w internecie i w lajcie? To go zabolało. I on ciągle mówi, że to nie ja. To proszę państwa, to kto to wreszcie takie numery w Białymstoku zajmuje? Tymi się sprawami, proszę państwa, rozwieszać klopsydry. Proszę państwa, gdzie was honor? Gdzie was wstyd? Gdzie wasze są ambicje, kultura? Gdzie wasze spojrzenie ludziom w oczy? Myślicie, że ludzie nie widzą? Ludzie widzą. I proszę państwa, to jest naprawdę chamstwo gorzej dziadostwa. Żeby dzisiaj takie coś puścić i powiesić na drzewach, na klatkach schodowych, w blokach i do przystanku, na płotach, że ja osobą jestem i żyjącą, proszę państwa. Jak państwo mieszkacie w Białymstoku, w takim mieście wojewódzkim, jak wy sobie myślicie? Jak na te ludzie patrzą? Może innemu to jest dobrze, że ktoś powiesi klopsydrę, a drugi, proszę państwa, patrzy jak na morderców, bo naprawdę ludzie tacy, którzy tym się zajmują, to są mordercy. To są mordercy psychotropowych zmysłach, bo dobry człowiek takimi rzeczami się nie zajmuje. Ale proszę państwa, jeżeli tacy ludzie się zajmują takimi rzeczami, mordowaniem za życia ludzi, no to proszę państwa, po co my jesteśmy w Polsce? Po to, żeby jeden drugiemu nóż na gardę przykładał i zabijał? No chyba tak trzeba. No niestety, proszę państwa. A ci, co naprawdę chcą na moje życie, czyhają i chcą mnie zlikwidować przy udziale nie wiem kogo, bo to jest naprawdę spora, nie wiem ile tych ludzi to może być, kto za tym stoi, proszę państwa, i mnie po prostu szkalują, napiętują, proszę państwa, i mnie po prostu straszą, że mnie zabiją, że ja się nie pokażę się nigdzie, bo i tak mnie dorwą i życia mnie i tak nie darują. Tylko proszę państwa, mnie nikt życia nie dał i mnie nikt życia nie będzie zabierał, a ci ludzie, ci co planują, to niech się patrzą sami na siebie, bo naprawdę, bo tacy ludzie mają więcej na siebie wrogów, jak ludzi naprawdę przychylnych i życzliwych, bo ja nikomu ani okradł, ani nikogo ja nie zabił, tylko mieszkam we własnym swoim mieszkaniu, a dziś taki przychodzi z ulicy i on moje mieszkanie nachodzi i on
pisze różne papiery, bo opublikowuje w internecie, w aplikacjach, że on mieszkanie zabierze, bo to jego, że to on to mieszkanie wykupił. Za co? Proszę państwa, chyba za te portki, co ma do dupie te zasrane, on mógł kupić. Proszę państwa, nikt bez zgody mojej prawa nie ma mieszkania kupić. Jest właściciel, czy właścicielka, czy gospodarz. Proszę państwa, a tacy ludzie, którzy naprawdę piszą i opublikowują zdjęcia w internetach, że jestem gwałcicielem, pedofilem, zboczeńcem, może jeszcze mordercą, bo w różnie, proszę państwa, ludzie piszą. Niech piszą. I proszę państwa, kto ten pisze, ażeby to po raz ostatni pisał, bo w życiu, aby się karty nie odwróciły, proszę państwa. I także państwo, przymyślcie państwo i naprawdę, wiecie co, szkoda słów się wypowiadać, bo państwo oglądacie internet i wiecie, co jest opisane na mój temat, jak ja jestem opisany. Niestety, to wszystko, proszę państwa, piszą, niech piszą, się mówi, ale przyjdzie ten moment, że naprawdę jeszcze będzie w życiu różnie. I ta osoba, która tak naprawdę na tym mieszkaniu zależy, to ażeby się czasem nie przejechała, ale nie za daleko. Bo ja nie straszę nikogo. Proszę państwa, nikogo... Powiedz, żeby przyjechali do ciebie. Nie straszy i nie chcę straszyć. Życie, jak życie każdy widzi w Polsce, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Każdy ma wolność, każdy ma radość, swobodę, żeby żyć spokojnie w kraju. Nikt komu się mówi kołków na głowie ciasać nie będzie. A znaczy, proszę państwa, Białystok takimi sprawami się zajmuje. A na Białogostoku to widać to graj. Morderstwa, zakłady pogrzebowe, różne pedalstwo, gwałcicielstwo, proszę państwa. To znaczy, że to chyba tak do tego idzie, że osoby żyjące to gorzej traktowane są jak może co innego. Ale cóż, no niestety, będę kończył, proszę państwa, na tym wszystkim i niech państwo ocenią. Się wypowiedziałem to parę słów do państwa i państwo naprawdę uważnie to wysłuchajcie i sami odpowiedzcie, jak tacy ludzie mogą człowieka za żywca zawalić. Czy państwo macie troszkę mądrości w głowach i oleju i na sercu wam leży jakaś trochę, jakaś ludzka ta troszkę po prostu przychylność człowiekowi drugiemu? No chyba tak, a jeśli nie, no to trudno. To trzeba zabić i spokojna głowa. Dziękuję państwu, do widzenia i na tym kończę. I państwu oceniajcie. Dziękuję serdecznie, do widzenia państwu. I życzę